Cześć wam wszystkim, z tej strony Xing, a to jest gierka przygotowa Neverhood, The Neverhood. Tak jest, jest to przygodówka typu point and click z roku, nie wiem, 1996 albo 4, nie mam pojęcia. Możemy przez okno wyjrzeć, zobaczymy? Nie da się przez okno wyjrzeć. Chcesz stanie klikiem na przycisk? Się okno otwiera i możemy wtedy wyjrzeć. Są jakieś drzewko ładne. Okej, wypad stąd. Teraz mówię, że ta gra jest w rozdzielczości 640x480 chyba. I żeby to z danych technicznych, to tylko tyle. To jest bardzo stara gierka. To aż cud, że chodzi mi na tym komputerze. No to jest jednak tego Aladyna. W Aladyna pograłem, w Króla Lwa, w takie gierki. No dobra, żeby opuścić pierwszy pokój, w którym się obudziliśmy, nie wiemy o co ho, musieliśmy pociągnąć za dźwignię kilka razy. Trzy razy dokładnie musieliśmy za dźwignię pociągnąć i przechodzimy dalej. Kolejny pokój. Dobra. Zejdziemy sobie na dół. Dziab i nas zjadło wszystko. Od razu mówię, że to jest, widzicie, plastelinowa bardzo grafika, bo to jest robione techniką zdjęć poklatkowych, czyli wszystko to jest z klatkami ze zdjęcia z prawdziwego planu, tak jakby, miniaturowego. Czyli to jest wszystko z plasteliny ulepione tak naprawdę i zrobione zdjęcie. A, nic się nie stanie, jak za to pociągniemy. No i teraz te drzwi ogólnie musimy otworzyć. Chyba trzeba... Jak widzicie, pociągnąłem za którą dźwignię. Zobaczymy, co się stanie, jak klikniemy. Przepraszam, przycisk. O. Dobra, dobra, już się klikam. A jak pociągniemy za to? No, drzwi się otwierają i możemy wyjść. Ale nie, bo jak puścimy, to się zamykają. Dlatego musimy podsunąć tutaj taką łapaczkę. Jeszcze raz. I teraz tutaj pociągniemy. I wszystko jasne, możemy iść dalej. No, nasz koleś cały czas ucieszony. To jest element, który mi się mało podoba, ale spoko. Mam taką mapkę, taką większą mapkę, przez którą możemy się przemieszczać. Najpierw pójdziemy sobie w lewo. Jeszcze raz w lewo. Aha, tutaj, w te drzwi wejdziemy sobie. To jest do tej pory najtrudniejszy element. O, dobra, to zaraz. To jest, zbieramy z ziemi takie kasetki specjalne. Gdzie się tam wsysa? Co się stanie, jak na przycisk klikniemy? Otworzą się drzwi do wyjścia, ale my nie chcemy wychodzić, tylko musimy ułożyć układankę. Tylko mówię, że to jest najtrudniejszy chyba element w tej grze, ponieważ nie jestem dobry w tych układankach. Musimy ułożyć obrazek, a dokładnie literę H. To będzie coś takiego. Aha. Nie mam pojęcia, co robię. Co ja zrobiłem? I have no idea what I'm doing. Zrobimy tak. Wow, ale trochę mi wyszło, dobra. Teraz te dwa musimy zamienić. Te dwa to tu. Coś takiego. Zobaczymy, ile mi to czasu w ogóle zajdzie. To chyba się udało? O ja, ale fajnie. Całkiem szybko mi to poszło, dobra. I trochę ułożyliśmy. I możemy wejść teraz w te drzwi. Tutaj za drzwiami ciemno tam chyba jest, tak? O, nie. Mamy kolejną kasetkę na ziemi, zbierzemy ją. I tu jest takie urządzonko, które monitoruje chyba nasze postępy w grze. I odtwarza historyjkę, o co chodzi ogólnie w tej grze. I te kasetki są potrzebne, żeby je tu powrzucać. Czyli na razie mamy dwie pierwsze kasetki.
I możemy kliknąć play. No nie będę przeszkadzał, obejrzyjcie sobie. Hello! Me Willy. Me Willy Trombone. These discs tell a story. Story about good. Story about bad. These discs are all that are left of the true story. True story of the closing of the third age. Willy knows that once you know this truth, then you know what to do. Listen, I tell you. I nie mamy kolejnych kasetek, czyli to by było na tyle. Wychodzimy stąd, tu mam jakąś mysią dziurę. To lecimy do niej. Już ten pierwszy poziom to grałem w to, więc to na razie wiem wszystko o co chodzi, a później już się będę chyba zacinał. Okej, zapalimy sobie światło chyba. Tak jest, to jakaś rakieta. Jakaś kosmiczna odyseja. Tak, to jest bardzo potrzebny przedmiot, szklanka. Klikniemy na przycisk. I wejdziemy sobie za drzwi. Okej, bierzemy kolejną kasetkę. I klikniemy przycisk. I to jest kolorowy przycisk, musimy trzy takie przyciski kliknąć, żeby przejść dalej. Kliknęliśmy, jakiś tam się dźwięk wydał. Dobra, wchodzimy z powrotem na platformę. Pojedziemy do połowy i machniemy dźwignię. Czyli żeby zniszczyć robota, trzeba mu strzelić z działa pysk. I teraz jest taka jedna głupia rzecz, że jak możemy sobie iść tam, to jest cała historia tego Neverhooda świata. Możemy tam iść przez takich, ja to liczyłem ostatnio, tam tu jest 40 dokładnie, albo 41 takich przejść. Każdy zajmuje gdzieś z 5 sekund, no to nie będę was zajmował, je tam szedł. Kiedyś tam. I na samym końcu jest jedna kasetka, więc tam przejdę się poza anteną kiedyś. No trochę czasu jest. A, i teraz jeszcze jedno. A, wróć. Tu jest przycisk. Światełko gaśnie znowu. My się musimy tam udać. I wejść na dół jeszcze raz. A to wszystko po to. Bo tutaj mamy trzy znaczki teraz narysowane. I teraz musimy wziąć karteczkę, to wszystko ładnie spisać. Ja tego nie będę robił, kiedyś po to wrócę. To są ważne znaczki, później zobaczycie do czego są potrzebne. A, i musimy zamknąć teraz tą bramę. Klik. A, bo tu kolce takie się chowają, wyskakują i jest jeszcze jedno miejsce, w którym się chowają, wyskakują, dlatego je musieliśmy zamknąć. Dobra, wypadł. Znowu z powrotem przez dziurę. No dobra, to jest ta grafika i ogólnie pomyślane, jak o co tu chodzi. Okej, kliknę sobie przycisk, żeby wyjść. Się steruje tylko myszką. Jeden przycisk myszy. Do wszystkiego służy. Jest bardzo przyjemna, bez spinania się przygodówka. Dobra, teraz sobie pójdziemy w lewo, niech będzie trochę akcji, tak, bo tam będzie akcja. I to jeszcze jaka? Bierzemy sobie kolejną tasiemkę. Tutaj mamy, co tu mamy? Jakąś układankę, co na razie nie wiemy o co w tej układance chodzi tak naprawdę. Dlatego ją zostawiamy. Widzimy, że mam jakieś dynamit
TNT, etc. i tym podobne. No więc idziemy dalej. Idziemy prosto. To możemy skręcić sobie w prawo teraz chyba. Tak, nie wiem do czego to służy, ale to użyjemy. Klik. No, odgłosy. I się leje plastelinowa woda. I się drzwiczki zamykają. Pójdziemy tam. I w prawo. Jakiś robal przed nami na ścianie. Ja się najpierw bałem, nie wiedziałem o co chodzi, co to jest, do cholery. A, dobra. Coś tam się majaczyło. Jeszcze raz zobaczę, co to jest. A, teraz dopiero się dowiedziałem, co to jest, aby zaraz zobaczycie, co tam, o co chodziło. A, to jest dobry matysz. Ogólnie śmieszne są te przygodówki, wszystkie. Nie oglądajcie. Muzyczkę dokończył. Co za pan z plastelinu można zrobić? To jest dobry motyw. In your face. Otworzył drzwi. I co teraz? Uciekamy. Ale no, zapałka spadła. No to podniesiemy zapałkę, nie? Tak, mam zapałkę. O! O! O, dobry! Podniesiemy zapałkę. Jak mam TNT, potwora i zapałkę, no co już zrobić? Czyli chyba trzeba połączyć, żeby na wszystkich miejscach były dynamity. Dynamity to są to z lądem. Ok, czyli tu mamy same kwadraty. Odpalimy go. I wypchniemy na spotkanie z paszturem, z pasztetem Brzydanem. Nom 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 nom. Dobra, świetne. To było na tyle. Troszkę akcji mieliście. No, a się z wami żegnam. Kolejny odcinek. Nie ma pojęcia, kiedy będzie. Wszystko sobie pod znakiem zapytania. Nic nie ma pewne na tym świecie, bo nie może być za łatwo. A więc trzymajcie się do ludziska. Do zobaczenia. Cześć i czołem.